Parkour zacząłem trenować w 2005 roku po pewnych nieudanych próbach z zajawkami typu derskorolka, BMX, rolki, na które przede wszystkim nie miałem kasy, znaczy rodzice nie mieli kasy. I nagle po prostu w telewizji zobaczyłem gości skaczących po Londynie i to było dla mnie takie objawienie, że ty, no ale w sumie buty mam, ja mogę wyjść i mogę potrenować, nie? Mogę poskakać, mogę porobić to samo co oni. Dość szybko poznałem też chłopaków, głównie z Centrum E i z Ogrodowego. Założyliśmy ekipę Parkour Nowa Huta. Swego czasu byliśmy uważani za jedną z lepszych ekip w Krakowie, gdzie zasługi sobie przypisywaliśmy temu, że trenowaliśmy na dość trudnych ścianach. Co prawda te ściany, które widać za mną, są dosyć przyczepne, dość fajnie się na tym trenuje, natomiast naszą główną taką mekką był Encek. I ta taka dziwna, już zburzona niestety, klatka schodowa, ona była bardzo śliska i wtedy, jeżeli my na takiej śliskiej ścianie się wytrenowaliśmy, nauczyliśmy się na nią odpowiednio technicznie wbiegać, to potem jak jechaliśmy na przykład na Most Dębnicki, to wszystko nam wchodziło jak u siebie generalnie byliśmy, a nawet lepiej tak naprawdę. Także z tej ekipy, tak naprawdę takiej dosyć lokalnej, dzielnicowej, z czasem się to przerodziło tak naprawdę, że ten cały Kraków się zintegrował. Założyliśmy Stowarzyszenie Krakowski Parkour. Nie jestem jego prezesem. Od kilku lat może troszkę za mało aktywnym, natomiast młoda gwardia dzielnie sobie radzi i robi robotę tak samo. Mając 21 lat, musiałem sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, co lubię w życiu robić. I na dobrą sprawę wyszło mi, że tak, lubię robić parkour, lubię skakać, ale jednocześnie nie chcę być sportowcem, który żyje z tego, co jego ciało potrafi, bo w każdej chwili może przestać potrafić, a jednocześnie lubię budować rzeczy i zawsze lubiłem budować rzeczy. Więc pod koniec 2011 roku wszedłem we współpracę z producentem skateparków w celu po prostu tworzenia parkour parków, czyli dostosowanych do naszych potrzeb indywidualnych obiektów, na których będziemy mogli ćwiczyć dokładnie to, czego nam przede wszystkim brakuje na mieście. Od początku gdzieś tam mi przyświecała idea, że te miejscówki, które będziemy tworzyć, te parkour parki, mają być pewnym uzupełnieniem tego, co i tak mamy na mieście. Bo nigdy nie chciałem rezygnować z tego typowo miejskiego aspektu parkouru, jakim on się przede wszystkim charakteryzuje i z czym się też kojarzy. Marsloszkowaty? No cóż ja mogę im powiedzieć, no. Na terenach takich jak tutaj, czyli ściółkowane tereny, skoro podsypane, teoretycznie jest pod ochroną grzyb, ale na takich miejscach można zbierać. Także jak rośnie w sadach, w ogrodach, na trawnikach gdzieś u was na działkach, zbierać, bo bardzo pyszne, bardzo dobre. No a tutaj niestety jest jeszcze jeden minus, że przy drodze, także i tak do jedzenia się nie nadają. A tak, cóż, trochę wysuszony, ale zjadalny, jadalny. Trująca maślanka wiązkowa. Jadalny. Gęśnica wiosenna. Dość specyficznie pachnąca. Występująca tylko, no tutaj mamy robaczywkę, ale jak się powącha, dość fajnie mącznie pachnie. Do jajeczki są bardzo dobre grzybki. Tutaj obiad nam rośnie na drzewie. Znaczy w tym momencie to już troszeczkę za stary. Ale jednak grzybek jeden z wiosennych. Żagie wózkowata. Strona grzybów w Nowej Hucie powstała w 19 roku. Zaczęło się od grzyba znalezionego na dworku Matejki, od suoplówki bukowej.
No potem to tak zleciało. No, w tym momencie jest prawie 260 gatunków grzybów zidentyfikowanych. Wiele rzadkich, wiele z czerwonej listy R, czyli zagrożone wyginięciem. Wiele jadalnych, wiele trujących, ale cóż więcej. Skąd się wzięły grzyby jeszcze w moim życiu? No, dziadek nam mówił. Jeździliśmy po lesie, a teraz ja swoją córę biorę i targam po różnego takiego rodzaju miejscach, po lasach. Sama potrafi wstać o godzinie 4 rano tylko po to, żeby do lasu pójść na grzyby. A najlepsze było to, jak w zeszłym roku na jesieni miała lekką zwadę z nauczycielką, bo stwierdziła pani nauczycielka, że muchomory nie są jadalne. A młoda wstała, rozpłakała się i stwierdziła, że tatuś jednak muchomory je. I trzeba było udowodnić pani nauczycielce, że młoda ma rację. A na drugi dzień pani nauczycielka przyznała rację. Powiedziała, że jednak to są grzyby, które są jadalne. O jakim grzybie mówią? Mówią o grzybie, o muchomorze czerwieniejącym. Czerwieniejącym, nie czerwonym, tylko czerwieniejącym. Bardzo dobry grzyb, ale tak jak mówię, łatwy do pomylenia z innymi, także trzeba uważać. Szukajcie grzybów, jak czegoś nie wiecie, możecie napisać do mnie na stronie Grzyby w Nowej Hucie. Jak będę w stanie, to pomogę, a jak nie, to pomyślimy razem, co to może być. Korzystajcie, uczcie się, jeszcze korzystajcie, to nie boli.